Whitechapel, dzielnica mrocznych uliczek i zbrodni. Wiktoriańskie slumsy, po których krążą policjanci i prostytutki. Niech pan pójdzie ze mną. Coś pan taki nerwowy. To chyba nie pierwszy raz. Jednak dziś w nocy Whitechapel odwiedzi potwór z piekła rodem i narodzi się legenda. Kuba Rozpruwacz właśnie to robił. Rozpruwał. Policja nie potrafi go złapać. Pojawiał się, mordował i znikał. Pokonał Scotland Yard na ich własnym terenie. Nie sądzę, by tajemnica ta znalazła wyjaśnienie. Kuba Rozpruwacz uosabia znany nam wszystkim lęk przed nieznanym, złem, które czai się w mroku i przed którym nie ma ratunku. Kuba Rozpruwacz i jego ofiary. Dziesięć tygodni w 1888 roku przeszło do historii jako jesień grozy. To okres morderstw Kuby Rozpruwacza. Toczono spory na temat liczby ofiar. Oficjalnie uznano, że było ich 5. Nie chodziło o to, że te biedne kobiety zamordowano, lecz w jaki sposób to zrobiono. Ich ciała okaleczono, wypatroszono, niekiedy pocięto na kawałki. Zostały po prostu zaszlachtowane. Na ludzi padł blady strach. Dziś zareagowano by tak samo. W pubie na obrzeżach Londynu odbywa się spotkanie kilku znawców zbrodni Kuby Rozpruwacza. Chcą jeszcze raz przeanalizować dawne ślady i szczegóły. Rozcinanie ciał ofiar zawsze odbywało się na ziemi. Pierwsze cięcie biegło przez lewą arterię szyjną. Drugie sięgało do kręgosłupa. Potem ofiary okaleczano. Rozpruwaczolodzy są z zamiłowania historykami. Posiadają wiele wartościowych i wiarygodnych informacji, które dotyczą nie tylko sprawy Kuby Rozpruwacza. Panuje zgodna opinia, że użyty nóż miał obustronne ostrze i długość od 15 do 20 cm. Jeżeli chcemy kogoś zasztyletować, musimy pamiętać, że bardzo ważna jest garda, czyli ta osłona. Chroni rękę, właśnie. Pamiętajmy jednak, że w okolicy działało wiele rzeźni. Noże były zwykłym narzędziem pracy. Rewolucja przemysłowa przyciągnęła do Londynu dziesiątki tysięcy migrantów. W większości biedaków szukających lepszego życia. W tutejszych slumsach mieszkało 90 tysięcy ludzi. Whitechapel od XVII wieku było dzielnicą imigrantów. Na powierzchni o wielkości jednego akra mieszkało 800 osób. Gdzie indziej 50, co daje wyobrażenie, jaki panował tu tłok. Były to czasy pogromów w Rosji i w Europie Wschodniej. Rosjanie prześladowali Żydów i zmuszali ich do wyjazdu z kraju. Wielu z nich przybywało do Wielkiej Brytanii, właśnie do tej dzielnicy. Biedni nie mieli dokąd pójść. I zostawali w Whitechapel. Ten, kto mieszkał w londyńskim East Endzie, nie mógł trafić gorzej. To dzielnica największej biedoty. Najtrudniejsza była sytuacja kobiet. Nie miały do sprzedania nic poza własnymi ciałami. 5 ofiar Rozpruwacza to kobiety dorabiające sobie jako prostytutki.
Robiły to, żeby przetrwać. Były to alkoholiczki i nędzarki. Wszystko, co miały, to ubrania, które nosiły na sobie. Wkładały po dwie, trzy spódnice. Pod nimi ukrywały torbę z kilkoma drobiazgami, grzebieniem, odrobiną herbaty i cukru, kawałkiem lusterka. 31 sierpnia rozpoczęła się jesień grozy. Mary Ann Nichols, zwana przez przyjaciół Polly, wkrótce zostanie ofiarą numer jeden. Tamtego dnia miała trzech klientów i dużo wypiła. Nosiła czarny kapelusik, wykończony aksamitem, który rzekomo pomagał jej zarabiać. Polly porzucił mąż i odebrano jej pięcioro dzieci. Przeżyła na ulicy prawie 10 lat. Jako pijana prostytutka po 40 nie miała wielkiego powodzenia. Nie wiadomo, co robiła pomiędzy 2:30 a 3:40 nad ranem, kiedy znaleziono jej zwłoki. Nikt jej nie widział. Ciało Mary Ann Nichols odkryto na uliczce Bucks Row w Whitechapel. Natknął się na nie jakiś człowiek idący do pracy. Początkowo myślał, że jest pijana. Z bliska jednak zobaczył, iż ma poderżnięte gardło. Dopiero gdy przewieziono ją do kostnicy i rozebrano, okazało się, że została praktycznie wypatroszona. Morderstwo wywołało powszechny wstrząs. Był to jednak dopiero początek horroru. Po ulicach krążył zabójca. Wkrótce bruk Whitechapel znów spłynął krwią. Na ulicach Whitechapel zginęła pierwsza ofiara. Pamięć o zbrodniach Kuby Rozpruwacza przetrwała ponad 100 lat. Jeśli nosisz nóż ukryty w rękawie i wykonasz taki gest, to kiedy osoba leży na ziemi, musisz tylko wyciągnąć nóż i pchnąć. Wtedy krew tryska w tę stronę, a nie na ciebie. Potem możesz zadać drugi cios. Jest w tym element makabry. Zawsze jednak należy pamiętać, że mówimy o prawdziwych osobach. O kobietach, które nie zasłużyły na to, co je spotkało. Zauważyłam, że wygląda jak jedna z nas, jak ktoś z rodziny. Dostrzegłam to podobieństwo, gdy zobaczyłam ją po raz pierwszy. To było wstrząsające. Patrzyłam na zdjęcie pośmiertne i pomyślałam, że przypomina zdjęcie mojej matki. Dla Maureen Nichols legenda ta ma wymiar osobisty. Niedawno odkryła, że jest potomkinią pierwszej ofiary rozpruwacza. Przybyła tu z Kanady, by dowiedzieć się więcej o tragicznym życiu Mary Ann Nichols. Moją praprababkę zamordowano w Londynie. Była to słynna sprawa. Mary Ann Nichols nie żyje od wielu lat. Moim zdaniem zasługuje jednak na to, by ktoś z jej krewnych pokazał, że jej życie i śmierć były ważne. Dzień dobry, miło panią poznać. Dziwnie to zabrzmi, lecz widzę rodzinne podobieństwo. Witamy w pięknym Whitechapel. Na Whitechapel Road. Zawsze panuje tu wielki ruch. Bez względu na porę dnia na ulicy trwa handel. Tu nigdy nie ma spokoju.
W budynku, w którym dziś mieści się restauracja Shiraz Balti Cuisine, był kiedyś pub Frying Pan, gdzie popijała Polly. Tam właśnie widziano ją po raz ostatni. Nocleg w tanim pensjonacie kosztował 4 pensy. Dziś uprawianie prostytucji kojarzy się z upadkiem moralnym. Wtedy często było koniecznością. Większość mieszkających w okolicy ubogich kobiet choćby przez krótki czas dorabiała sobie prostytucją. Tylko w ten sposób mogły przetrwać, zdobyć pieniądze na nocleg. To bardzo smutne. Chodzić po zimnych ulicach, nie wiedząc, gdzie będzie się spać. Prostytucja to niebezpieczna profesja. Jednak taką decyzję każdego dnia podejmowały w Whitechapel tysiące kobiet. Jeśli zdobyły trochę pieniędzy, mogły przenocować w którejś z noclegowni East Endu. Co wieczór 7 czy 8 tysięcy bezdomnych kobiet, mężczyzn i dzieci ustawiało się do nich w kolejkach. Kobiety sprzedawały się za 2-3 pensy lub za bochenek czerstwego chleba. Taką wartość miały ich ciała. Rzeczywistość była brutalna. Spośród tych ubogich kobiet Kuba Rozpruwacz wybierał swoje ofiary. W tym miejscu zamordowano Polly. W pobliżu tak zwanych stajni Browna. Wejście do nich było tutaj. Zwłoki ofiary znaleziono obok bramy, wystawały trochę na ulicę. Prawdopodobnie zginęła tak szybko, że nie miała szansy nawet krzyknąć. Panuje ogólne przekonanie, że skoro ciała ofiar straszliwie okaleczono, zabójca musiał być sadystą. Jednak Kuba Rozpruwacz, choć z pewnością zboczeniec i psychopata, nikogo przed śmiercią nie torturował. Ofiary traciły przytomność bardzo szybko. I wszystkie rany cięte zadawano im wtedy lub już po śmierci. To bardzo smutne, że zginęła w tak okropny sposób. Oczywiście Mary Ann Nichols zmarła wiele lat przed moim urodzeniem, jednak należała do rodziny. Kiedy pomyślę, że kogoś z moich bliskich mógłby spotkać taki los, brak mi słów, nie wiem nawet co powiedzieć. Września 1888 roku. Tydzień po zamordowaniu Mary Ann Nichols ginie następna ofiara. Annie Chapman miała dzieci. Jedno z nich było kaleką. Mąż pracował jako woźnica. Zmarł na marskość wątroby. Po śmierci męża Annie trafiła na ulicę Whitechapel. Była kolejną zrozpaczoną, szukającą zarobku kobietą. Prostytutki znały ustronne miejsca, w które mogły zaprowadzić klientów. Jednym z nich było podwórze domu pod numerem 29 przy Hanbury Street. Annie Chapman weszła w ciemny zaułek i nieświadomie wydała na siebie wyrok. Zabójca miał więcej czasu, a miejsce leżało na uboczu. Może dlatego zadał biednej kobiecie jeszcze straszniejsze rany. Była całkowicie wypatraszona, a wnętrzności przerzucono jej przez ramię. Brakowało też niektórych części ciała. Tak brutalnych zbrodni dotąd w Anglii nie znano. Naturalnie zdarzały się okrutne morderstwa, jednak porzucanie straszliwie okaleczonej ofiary na ulicy było czymś nowym. W dzielnicy panowała atmosfera strachu. Podobnie jak dzisiaj, gdy idąc ulicą nie wiemy, czy za chwilę nie wybuchnie bomba. To była późnowiktoriańska wersja bomby, pułapki eksplodującej w samym środku tłumu. Coś przerażającego. Niepewność i lęk stanowiły wspaniałą pożywkę dla brytyjskich tabloidów.
Drukowane w nich opowieści o zamordowaniu Chapman i Nichols podsycały strach. Wcześniej gazety składały się ze szpalt pokrytych bardzo drobnym drukiem. Nagle zaczęły zamieszczać dziesiątki ekscytujących fotografii. Ten, komu udało się opublikować na pierwszej stronie zdjęcia okaleczonych ciał lub nagich kobiet, był zwycięzcą. Całe społeczeństwo uzyskało dostęp do tego rodzaju wiadomości i było nimi zafascynowane. Jedna z gazet opisywała te zbrodnie jako romans z East Endu. A przecież były to brutalne i pospolite morderstwa. Użycie w tym kontekście słowa romans wydaje się dziwaczne. W szczytowym momencie paniki związanej z rozpruwaczem gazety miały po 2-3 wydania dziennie. Cały nakład rozprzedawano, ludzie bili się o gazety. Gazeciarze biegali po ulicach z naręczem prasy, wołając: straszna zbrodnia, straszna zbrodnia. Ich krzyk niesie się po ulicach Whitechapel. Wkrótce zginą kolejne ofiary. Pojawi się więcej pytań i rozpocznie się szalony pościg za mordercą. Sierpień 1888 roku. Po Londynie krąży nocami okrutny zabójca. Zginęły już dwie osoby. Kim jest Kuba Rozpruwacz? I dlaczego policja nie może go schwytać? Dziennikarz zapytał jednego z detektywów, czy policja ma jakichś podejrzanych. A on wykrzyknął z rozpaczą: podejrzanych? Mamy ich aż zbyt wielu. Do Scotland Yardu przychodziło tygodniowo ponad 1000 listów. Niektóre oskarżenia były groteskowe. Sugerowano, że rozpruwaczem był orangutan skaczący po dachach Whitechapel. Zdarzało się, że bandy ludzi ścigały na ulicach niewinną osobę, podejrzewając, że jest rozpruwaczem. Policja próbowała radzić sobie ze zbyt wielką liczbą podejrzanych. Skoncentrowała się na jednym z nich. Jednym z pierwszych podejrzanych był człowiek zwany skórzanym fartuchem. Podobno terroryzował miejscowe prostytutki i zabierał im pieniądze. Z raportów policji wynika, że mieszkaniec dzielnicy, John Pizer, nosił w pracy skórzany fartuch. Podejrzewano go głównie dlatego, że widziano go z Chapman tuż przed jej śmiercią. Podobno był Żydem, co wywołało w East Endzie nastroje antysemickie. W prasie pisano: żaden Anglik nie popełniłby takich zbrodni. To musiał być cudzoziemiec, czyli Żyd. Pizera szybko zwolniono. Sprawa budziła coraz większe wątpliwości. Policja i prasa otrzymywały wiele listów. Najsławniejszy list przysłany do agencji prasowej zaczynał się od słów: drogi szefie, a podpisany był Kuba Rozpruwacz. Stał się pierwszym międzynarodowym seryjnym zabójcą. Słyszano o nim w Ameryce, Kanadzie, Francji, Niemczech. Prawdę mówiąc, na całym świecie. Mianem Kuba Rozpruwacz zaczęto określać seryjnych morderców, którzy okaleczali swoje ofiary. Brzmi jak nazwa firmowa. Przy tym dziwne jest to, że zabił stosunkowo niewiele osób. W porównaniu z rozpruwaczem z Yorkshire lub Tedem Bundy, jego zbrodnie wydają się mało znaczące. Pozostało po nim tylko imię. 30 września 1888 roku. Od ostatniego morderstwa minęły 3 tygodnie. Na Whitechapel znów pada strach. Podczas przesłuchania jedna z kobiet powiedziała: czeka mnie Kuba Rozpruwacz albo samobójstwo.
Trzecia ofiara rozpruwacza to Elizabeth Stride, zwana Długą Liz. Do Londynu przybyła ze Szwecji i próbowała przetrwać w slumsach Whitechapel. Jednak jej zabójstwo wyglądało inaczej. Znaleziono ją z poderżniętym gardłem. Ciało nie było okaleczone. Ktoś zabójcy przeszkodził. Nie znamy motywów, lecz musiał poszukać drugiej kobiety. Nie zależało mu na śmierci, lecz na unicestwieniu ofiary. Pragnął nie tyle zabijać, ile niszczyć, a to coś zupełnie innego. To pragnienie sprawia, że rozpruwacza ogarnia szał. Nie zadowala go śmierć Stride. Była zbyt szybka, zbyt łatwa. Już po godzinie spotyka 46-letnią Catherine Eddowes. Tego wieczoru policja aresztowała Catherine Eddowes za pijaństwo. Zaprowadzono ją na posterunek i zamknięto w celi. Została zwolniona o 1 w nocy, gdy sierżant uznał, że wytrzeźwiała. 45 minut później jej zwłoki znaleziono na placyku Mitre. Tym razem rozpruwacz pokazał w pełni, na co go stać. Eddowes wypatroszono. Jej twarz została okaleczona, a jedna nerka zaginęła. Było to tak zwane podwójne zabójstwo. Stanowiło punkt kulminacyjny jesieni grozy. Po podwójnym morderstwie przyszły kolejne listy. Jeden podobno wysłano z piekła. Moim zdaniem, jedynym listem rzeczywiście napisanym przez mordercę był ten, do którego dołączono kawałek nerki, rzekomo wycięty z ciała Catherine Eddowes. Nadawca napisał: przesyłam kawałek nerki tej kobiety, zachowałem go. Resztę usmażyłem i zjadłem, to było cudowne. Co ciekawe, był to jeden z kilku listów niepodpisanych Kuba Rozpruwacz. Lecz złapcie mnie, jeśli zdołacie. To chyba nie była mistyfikacja. Nerka należała do kobiety cierpiącej na chorobę Brighta, tak jak Catherine Eddowes. Uważam, że to prawdziwy list zabójcy, gdyż ma w sobie coś, czego nie znajdujemy w innych listach – namiętność. Mordercy zawsze piszą z pasją o swoich zbrodniach. Na miasto padł strach. Co prawda, pojawili się świadkowie, lecz ich zeznania były niejasne i sprzeczne. Miał najwyżej 1,70 m wzrostu. Był białym mężczyzną w wieku około 29 lat. Według jednego świadka nosił okrągłą czapkę marynarza i ciemno-szarą kurtkę. Według innego długi do kostek płaszcz. Ubrania były zniszczone. Znał się na anatomii i chirurgii. Nie wiadomo, jak zdobył tę wiedzę. Może był lekarzem, studentem medycyny, pracownikiem kostnicy lub, co najbardziej prawdopodobne, rzeźnikiem. Działał szybko. I to właściwie wszystko, co o nim wiemy. Współcześni komentatorzy twierdzą, że nie musiał znać się na chirurgii. Coś musiał umieć, skoro w ciemności usunął nerkę. Nie sądzicie, że po prostu wyciął cokolwiek?
Nerkę Catherine Eddowes usunięto dosyć starannie. Rozmawiałem z chirurgami, którzy na wiadomość, jak szybko to się stało, wybuchnęli śmiechem, jakby uważali, że żartuję. Bez względu na to, jakie były umiejętności czy motywy zabójcy, nikt nie potrafił go schwytać. W sprawę włączyła się sama królowa. Październik 1888 roku. Kuba rozpruwacz zabija po raz czwarty. Jesień grozy trwa. Biedacy z Whitechapel błagają o ratunek. Królowa Wiktoria otrzymała petycję podpisaną przez ponad 40 tysięcy kobiet. Prosiły o pomoc w schwytaniu mordercy. Królowa podjęła działania. Połowę sił policji, czyli 600 mężczyzn, wysłano w cywilu na poszukiwanie rozpruwacza. Wszystko odbywało się na obszarze o powierzchni 2,5 km kwadratowego. Niektórzy z policjantów przebrali się w damskie stroje i udawali prostytutki, chcąc złapać mordercę na gorącym uczynku. Warto pamiętać o trudnej sytuacji policji. Nie było badań DNA. Dopiero za 17 lat zaczęto oficjalnie pobierać odciski palców. Nie potrafiono odróżnić krwi zwierzęcej od ludzkiej. Morderca mógł więc zostawić na miejscu zbrodni liczne ślady i nie było sposobu, by go z nimi połączyć. Pracę policji bardzo później krytykowano. Policjanci głównie rozmawiali z ludźmi, rozwieszali ogłoszenia, kręcili się po okolicy. W ciągu tygodnia rozdali mieszkańcom dzielnicy ponad 80 tysięcy ulotek. Pytali, czy widzieliście kogoś, czy coś słyszeliście, co wiecie. W walce ze współczesną zbrodnią XIX-wieczne metody nie zdawały egzaminu. Policjanci w określonym czasie musieli dokonać obchodu rewiru. Inspektor patrzył na zegarek i mówił, już po 10, więc X powinien tu być. Spóźnialskim groziła grzywna. Policjanci często nie zwracali uwagi na przestępstwa, chcąc przestrzegać rozkładu dnia wyznaczonego przez inspektora lub sierżanta. Od początku sprawę utrudniał fakt, że walczyli z nieznanym dotąd typem przestępcy. Nie mieli wielkich szans, by go złapać. Policja dokonała ważnego odkrycia. Znalazła kawałek zakrwawionej tkaniny. Pochodził z sukni Catherine Eddowes. Nad nim widniał niepokojący napis. Czyżby zabójca był cudzoziemcem? Po zabójstwie Eddowes na ścianie na Goldstone Street pojawił się dziwny napis. Spowodował dyskusję, czy w sprawę nie jest zamieszany Żyd. W czasie śledztwa wciąż obawiano się, by nie doszło do wystąpień antysemickich. Gdy Charles Warren, komendant policji, zobaczył napis, kazał zmyć ścianę, zanim zdążono ją sfotografować. Policja próbowała odczytać zamiary rozpruwacza. Czy działa według schematu? Czy można przewidzieć jego następny atak? Wiadomo, że był na placu Mitre. Tam zabił Catherine Eddowes. Wiemy też, że był na Wentworth Street. Tam wyrzucił kawałek materiału. Połączmy punkty, jeden i drugi. Gdzie jest trzeci punkt? Dokąd zmierza zabójca? Rozpruwacz kryje się w mroku spowijającym wąskie uliczki Whitechapel.
Wszyscy mówili, że na tak niewielkim obszarze ktoś przecież musiał go widzieć. Działała Straż Obywatelska, po ulicach chodzili policjanci i prostytutki. Ludzie wiedzieli, co się dzieje w dzielnicy, a jednak nikt go nie widział. Może wyglądał tak zwyczajnie, że nie umiano zobaczyć w nim potwora. Nieznany nikomu morderca wkrótce popełni kolejną zbrodnię. Kuba Rozpruwacz jeszcze nie skończył z kobietami z Whitechapel. Listopad 1888 roku. Od 5 tygodni Rozpruwacz nie daje znaku życia. W Whitechapel panuje pozorny spokój. Jednak nie trwa długo. Czemu się śmiejesz? Mary Jane Kelly ma zaledwie 25 lat. Urodziła się w Walii i jest prostytutką. Jednak w odróżnieniu od kobiet pracujących na ulicy, ma własne mieszkanie. Od 3 lat zarabia w nim na życie, aż do dzisiejszego wieczoru. Zapewnijmy sobie trochę prywatności. Finally it got 9 listopada. Zaszlachtowano ostatnią z 5 kanonicznych ofiar, Mary Jane Kelly. Jej ciało zostało rozcięte i wyjęto wszystkie organy wewnętrzne. Brakowało serca. Twarz okaleczono tak, że nie dało się jej rozpoznać. Ofiarę znaleziono w łóżku. Zabito ją, przecinając tętnicę szyjną i podrzynając gardło. Krew z tętnicy trysnęła na ścianę. Potem zwłoki okaleczono. Nie wiadomo, jak długo to trwało. Prawdopodobnie około 30 minut. Nie wiemy nawet, ile czasu zabójca był w pokoju. Rekonstrukcja ciała zajęła chirurgom wiele godzin. Z doniesień wynika, że rozczłonkowane zwłoki ofiary wyniesiono z pokoju w 8 wiadrach. Tylko w przypadku zabójstwa Kelly dysponujemy prawdziwymi zdjęciami z miejsca zbrodni. To jedne z najwcześniejszych takich fotografii. Utrwalono na nich przerażającą scenę. Jednak tak jak w poprzednich przypadkach, legenda zabójcy przyćmiła jego ofiarę. Większość ludzi widzi w tych kobietach po prostu ofiary morderstwa. Ja chcę, by zobaczono w nich mężatki, które miały dzieci, osoby, które zanim je zamordowano, wiodły zwyczajne życie. Koncentruję się na ofiarach, na tym, co się z nimi działo, jak trafiły do Whitechapel. In Whitechapel by 1888. Skontaktowałem się też z ich krewnymi. Poznałem Maureen, prawnuczkę Nichols. Dotarłem także do potomkiń Eddowes. Początkową reakcją było zdumienie i smutek. Potem jednak chciały dowiedzieć się czegoś więcej o swojej przodkini. Przeżyłam wstrząs, gdy dowiedziałam się, że moją prababkę zamordował Kuba Rozpruwacz. Ważne, by żyła pamięć o ofiarach, bo to, co im się przytrafiło, było makabryczne.
Nie można o tym zapomnieć. To część historii, historii naszej rodziny i oczywiście także historii Londynu. Przypadek Kuby Rozpruwacza to jedno z niewielu znanych wydarzeń historycznych dotyczących ludzi z klasy robotniczej. Takich jak większość z nas. Sam mam wiele rodzinnych związków z East Endem i wiem, że nie tylko mnie to dotyczy. Na ogół w historii zachowały się opowieści o ludziach sławnych, bogatych i potężnych. Ta jednak skupia się na osobach z klasy robotniczej, stąd poczucie, że wydarzenia te mogłyby stać się udziałem wielu z nas, dlatego ta opowieść jest tak żywa i prawdziwa. Dzięki niej Maureen Nichols może dowiedzieć się więcej o dawno zmarłej krewnej, o tym, kim była przed tragiczną śmiercią. Nie uważam, że sposób, w jaki Mary Ann zarabiała na życie, okrywa ją hańbą. Była biedna i zdana tylko na siebie. Musiała jakoś przetrwać. Z pewnością życie pozostałych ofiar także nie sprowadza się tylko do profesji, którą niektórzy z nas uważają za wstrętną. Nie, to nie hańba. Ja się tego nie wstydzę. Czuję tylko wielki żal, że była na to skazana. Kuby Rozpruwacza nigdy nie złapano. Dlatego legenda o nim przetrwała do dziś. Stał się postacią wręcz mityczną. Dawno zmarły zabójca wciąż żyje. Powszechne wyobrażenia na temat Rozpruwacza przypominają kadr z filmu. Londyńska mgła, wysoka postać w cylindrze i z laską. To obraz ze świata fikcji. Oto klasyczny wizerunek Kuby Rozpruwacza. Stoi w cylindrze przed wejściem do pokoju Mary Kelly. Tak go sobie wyobrażano. Podobno nosił cylinder, długi zielony płaszcz i miał przy sobie lekarską torbę. Moim zdaniem jednak prawdziwy morderca wyglądał zupełnie inaczej. Gdyby udało się schwytać Kubę Rozpruwacza, jaką okazałby się osobą? Z pewnością przepełnioną nieopanowanym gniewem i wściekłością. To zabójstwa popełniane w szale. Był niczym czajnik z gotującą się wodą, która w pewnym momencie musi wykipieć. Gotów jestem się założyć, że po morderstwie nie miał świadomości tego, co zrobił. Euforia zabijania mogła działać na niego jak środek odurzający. W listopadzie 1888 roku Kuba Rozpruwacz przestał zabijać. Równie nagle jak zaczął. Jesień grozy dobiegła końca. Jednak wciąż zadawano sobie pytania, kim był zabójca i co się z nim stało? W historii o Kubie Rozpruwaczu doliczono się ponad 200 podejrzanych. Każdy badacz tej sprawy miał swoją teorię oraz podejrzanego. Dla ogółu społeczeństwa przypadek Rozpruwacza pozostał jednak nierozwiązaną zagadką kryminalną. Chyba nigdy się nie dowiemy, kim był. Nawet jeśli znajdziemy przekonujące dowody jego tożsamości, zawsze jakaś grupa rozpruwaczologów będzie im zaprzeczać. Stale tak się dzieje. Choć od morderstw Rozpruwacza minęło ponad 100 lat, wciąż przykuwają one naszą uwagę. Powstało na ich temat wiele zdumiewających teorii. Najbardziej fantastyczna jest teoria spiskowa dotycząca Ediego, księcia Clarence, wnuka królowej Wiktorii. Teorii jest wiele. Winnymi zbrodni mieli być masoni, lekarz królowej Wiktorii, członkowie rządu, nawet premier.
Podejrzewano też Louisa Carrolla, autora Alicji w Krainie Czarów, i Josepha Merricka, znanego jako Człowiek Słoń. Nie ma na to żadnych dowodów. Przypuszczam, że na chodzącego ulicami Merricka wszyscy zwróciliby uwagę. Kuba Rozpruwacz dołączył więc do postaci wchłoniętych przez popkulturę, takich jak Dracula i Frankenstein. Umieszczany jest w dowolnym miejscu i czasie. Pojawia się w wielu komiksach. W Gotham w świetle lamp gazowych oskarżają Batmana o to, że jest rozpruwaczem. Wystąpił w Simpsonach. Powstał też komiks o księciu Clarence, który jako Kuba Rozpruwacz walczy z Draculą o serce Mary Kelly. Można wykorzystywać tę postać w różnych kombinacjach. Nikt przecież nie wie, kim naprawdę był Rozpruwacz. Na serię okrutnych morderstw nałożono więc także opowieść romantyczną. W rzeczywistości nie było w tym nic romantycznego. Ludzie jednak kochają romanse i wolą zapomnieć o okropnościach, które naprawdę się wydarzyły. Ważne jest dla mnie, by się odciąć od różnych filmów i opowiadań, które banalizują ten temat i przedstawiają niemal z uwielbieniem napastnika, a nie jego ofiary. Takie utwory powstają tylko dla rozrywki. Twórców nie obchodzi, że w wydarzeniach brały udział prawdziwe osoby, które miały krewnych, na przykład mnie. Wejście do świata Kuby Rozpruwacza pozwoliło Maureen Nichols dowiedzieć się więcej o własnej przeszłości. Jednak tożsamość zabójcy wciąż skrywa mrok. Pościg za Kubą Rozpruwaczem to podróż i nawet jeśli nigdy nie dotrzemy do celu, była to świetna jazda, prawda? Spójrzcie, ile się po drodze dowiedzieliśmy. Jest pewien cytat, który wciąż do mnie powraca. Kiedy w dniu sądu ostatecznego wszystko się wyjaśni, a Kuba Rozpruwacz wyjawi swoje nazwisko, popatrzymy jedni na drugich i spytamy: kto? Nie sądzę, by jego tajemnica znalazła rozwiązanie. W tej opowieści miejsce historii zajęła legenda. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Anna Rajca. Czytał Maciej Orłowski.